Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po dłuższej nieobecności, ale już wracamy z odcinkami, bo jest co nagrywać. Zacznijmy od tej strzały. Remont, kolejny remont, nie? Będę wymontowywał pompę wtryskową, bo muszę ją zawieźć do poprawki, że tak powiem. Sami widzieliście, że coś się po prostu, no coś z tą pompą jeszcze nie tak, gdzieś niedoprecyzowanie była zrobiona. I dziś mam czas, dzwoniłem właśnie do gościa, co mi ją robił. Mają przyjąć na gwarancję, że tak powiem, i okaże się, co tam jest po prostu nie tak, nie? A teraz akurat ciągnik stoi, kiedyś był wypad do lasu. No. Będziemy ją wymontowywać, przetrę jeszcze tylko obiektyw w kamerze, bo jest coś zabrudzony. No dobra, może zaczniemy pierw od wężyków. Trochę jest do opowiadania, że tak powiem. O, poszło. Kranik będzie trzymał, czy nie? Musi trzymać. No i dobra, trzyma. Co tutaj? Cięgiełko można wyjąć. Ten wężyk, kurde, nie mam płaskiego. Muszę pójść po płaski. Chyba, że jest w kabinie gdzieś tutaj. Coś tu mam jakiś takim. Nie wiem, czy takim odkręcę to. Odkręci się, dobra. No wyłaź. No jeszcze popuścimy. No. Ogólnie będzie trzeba zrobić trochę przyrusku rzeczy, a mianowicie przy silniku, czyli no będę musiał niestety praktycznie cały rozrząd zdjąć, żeby dostać się do tej płyty, która jest tak jakby za rozrządem, i ją po prostu uszczelnić, bo leje mi się olej za pompą wtryskową. Przepuszcza po prostu ta uszczelka. No i takie to rzeczy są niestety, no ale trzeba to zrobić na sezon. No kurde, taka farba. Trzeba psuć. Popuszczę tutaj przy wtryskach. Teraz tutaj na sekcjach na razie. O. Zobaczymy, co będzie. Trochę też wziąłem się za porządkowanie garażu i podwórka, ale pogoda nie sprzyja. Deszczu strasznie dużo napadało. W ogóle w polach woda stoi. No nie jest kolorowo. Tutaj będzie 19. Tu będzie 19. Jeszcze trzeba by było tą odkręcić. Czy ona mi wyjdzie? Jakby ją tu odgiął, może by mi wyszła za pompą. No nic, zaraz zobaczymy na spokojnie. Czy może najpierw... Nie, no trzeba wszystkie te podkręcać. Dobra, 19, 18. Jeszcze do 60. Wiecie co wstawię? Wstawię zbiorniczek wyrównawczy płynu. Gdzieś tutaj spróbuję go umiejscowić. No i tu będę musiał dorobić taki trójnik, żeby po prostu powrót leciał do, no, w układ, nie? Znaczy stąd jak będzie coś wywrzucało, że tak powiem, z chłodnicy, no to pójdzie do zbiorniczka i zasili z powrotem ze zbiorniczka układ. Taki jest plan, no. Ale najpierw w pierwszej kolejności chyba będzie delikatna
Delikatna co? Modernizacja ruska. Trzeba będzie poprawić też hydraulikę w nim, bo już chyba pompa swoje wyzionęła. Wyzionęła ducha, że tak powiem. I co? No i te szybę z tyłu muszę zamontować, bo to nie jazda jest bez szyby. Wiadomo, w lato spoko, ale choćby nawet przy... O, poszła uszczelka. Ale choćby nawet przy tym... Przy, jak to się mówi, przy przewracaniu siana czy czegoś, no to wszystko się kurzy do środka, kurde, leci ta woda. Leci, no leci, wiecie. Kurwa, tej paliwa trochę naleci. Z filtru będzie trzeba odpowietrzać. Szwagier przyjechał. No. Trochę w drzewie, w lesie byliśmy. No, już myślimy trochę nad dalszymi pracami przy kombajnie, przy wiacie. No wiecie, wszystkiego po trochu, nie? Jest. O, nie wiem, czy mi się nagrywa? Jest, świeci się nagrywać. Kolejna uszczelka. Dobra. Te są takie same śrubki. W sekcję. Można wyciągnąć. To jeszcze gdzieś. Nie chcę popuścić. Co? Dlaczego? Gdzie, na siatkę? Jak? Co ty pierdziel? Pompa już zdemontowana. Idziemy sobie do garażu, jeszcze ją troszeczkę podczyścimy. Rusek sobie stoi, czeka jeszcze. Światło. Dobra, jest. Światło. Zobaczymy, co ją boli. Ogólnie, co ją boli. Nigdy nie było pokazywane to, ale widzicie, czegoś tutaj brakuje. Nie ma jednego umocowania. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Wydarzyło się tak, że ogólnie tutaj wchodzi taki ten o-ring tam w blok. I mankament był taki, że po prostu ten o-ring był założony za gruby po prostu. Dociągając po prostu pompę, kurde, tutaj szczeliło, bo tutaj się zrobiła szczelina, no nie zauważyliśmy tego, dokręcili, tylko pstrykło. No i jakoś to, no trochę było problemów z tym, dorobiłem tutaj taką blaszkę. To akurat tutaj na ten kawałek się zazębia i tutaj. No i tutaj też z silikonem, wiadomo, trzeba było to potraktować, żeby nie olej nie leciał tutaj. I powiem wam, że bez niczego dało to radę. Także no jest mankament, bo żeby to wymienić, to już cały chyba korpus, to tak naprawdę całą pompę. No na razie to jest, wiecie, chodzi, nie? A zobaczymy, jak długo. Tak, wyczyszczę to, zapakuję ją w szmaty i jadę do pompiarza. A co do Ruska? Do Ruska jest taki problem, że widzicie, tutaj jest smuga i tutaj leje się po prostu mi olej. Także trzeba wyjechać całym przodem, zdjąć koło pasowe, dekle, tu całe rozebrać, filtr oleju, razem tutaj z podstawą filtrów paliwa, odkręcić pompę i dopiero to zdjąć. Tak, dopiero to zdjąć i wtedy założyć uszczelkę i z powrotem założyć rozrząd
No jest roboty tutaj w ciul. Praktycznie trzeba rozebrać cały silnik. No ale niestety olej się leje i co? No i trzeba będzie zrobić. No i taki krótki odcineczek nagrałem dzisiaj wam. W dalszych pracach będziemy tutaj nagrywać. Już niedługo mam nadzieję, że ruszymy z projektem Władimirec. Będzie kilka zmian jeszcze w kabinie. Tak ja mówię, z hydrauliką coś tam pogrzebiemy. A ja się z wami żegnam. Czyszczę to i jadę. I jadę po prostu zawieźć tą pompę. Zobaczymy co i jak. W kolejnym odcinku najwyżej dam wam znać, co było przyczyną nierównej pracy silnika. Chyba że to wtryski jeszcze, no to w razie czego to się wtryski też wykręci. Ale mam nadzieję, że tylko to sprawdzimy i mam nadzieję, że to tylko jakaś delikatna regulacja i będzie chodzić, bo wiecie jakie teraz te części są, także to ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.